Łatwy, tani i bezpieczny sposób na zdalny dostęp do Home Assistant przy użyciu Cloudflare. Dzisiaj krótki wstęp, ale bardzo ciekawy temat. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję i zaczynamy. Jak we wstępie już powiedziałem, dzisiaj temat dosyć ciekawy, a mianowicie zdalny dostęp do Home Assistant. Jest wiele sposobów, ale ja przedstawię sposób, z którego ja korzystam. Aktualnie na moim serwerze już mam zdalny dostęp, ale na moim poprzednim Home Assistant go straciłem. Dlatego pokażę Wam, jak na moim starym systemie dołączam zdalny albo włączam zdalny dostęp. I przejdziemy krok po kroku po całym procesie. Dzięki temu będziecie mogli również i Wy mieć dostęp do Home Assistant, jeżeli gdziekolwiek będziecie i macie dostęp do internetu. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to musimy zakupić domenę. Jest parę wyjątków domeny, których nie możemy wykorzystać, ale my skorzystamy z domeny, która będzie kończyła się na .pl. I w tym celu polecam Wam stronę home.pl. W opisie filmu znajdziecie link do tej strony. Gdybyście skorzystali z mojego linku, to możliwe, że dostanę parę groszy, więc serdecznie Was zapraszam i z góry dziękuję. Jeżeli zakupicie przez ten link, wspomoże to trochę rozwój kanału. Dlatego tutaj, jak już jesteśmy na home.pl, możecie sobie stworzyć swoje konto. Jak już macie konto, to wtedy możemy wyszukać jakąś domenę. Jeśli chodzi o co, z czego chcecie jak chcecie nazwać tą domenę, no to jest to wasza tutaj twórcza inwencja i co chcecie, to sobie wybierzcie. Ja skorzystam z nazwy mojego kanału, czyli SmartTube, i klikam wyszukaj i pojawią mi się dostępne domeny zaczynające się na SmartTube i od razu ich ceny. Musicie zwrócić uwagę, że te ceny są za pierwszy rok użytkowania. Potem odnowienie tej domeny najczęściej jest droższe, ale przy mojej poprzedniej domenie akurat, nie wiem, jest to chwila, możecie już wcześniej sobie, nie wiem, przed końcem roku wybrać sobie jakąś nową domenę, zakupić i przyłączyć się już w Cloudflare w serwisie, w którym będziemy korzystać. Przyłączyć się już na nową domenę, którą zakupicie i po roku i wszystko będzie działało znowu bez żadnego problemu już na nowej domenie. Ale ja chcę zakupić smartube.pl i to dodaję do koszyka, nic więcej innego nie chcę, 6,14, czyli można powiedzieć, że 51 groszy za miesiąc. Widzicie, że mogę kupić na 2 lata i zapłacę 210 zł, ale no nie dziękuję. I mam tą domenę w koszyku, przechodzę do koszyka i tutaj, jeśli chodzi o miejsce na stronę i pocztę, no to nie jest to nam potrzebne. Zabezpieczenie certyfikatem SSL to również nie jest nam potrzebne i wychodzi 6.14, tak jak było mowa na początku. Nic więcej nie przechodzimy i przechodzimy do koszyka i teraz musimy zapłacić. Mamy 6.14, zamów. Będziemy musieli teraz wybrać opcję płatności. Dochodzi opłata serwisowa, złotówka, więc 7,37, więc troszeczkę drożej, jak mówiłem, ale przechodzimy do, ja akurat zapłacę blikiem. Nie wiem, czy ta opłata serwisowa wtedy zejdzie. Nie, nadal opłata serwisowa jest. Regulamin OK, zamawiam i płacę. I teraz przechodzimy do płatności. Teraz muszę blika wpisać. Potwierdzam blika i zamówienie zostało opłacone. To już naszą domenę mamy. Mamy domenę, możemy przejść do panelu. I tu właśnie pamiętam, ale możliwe, że też będziecie musieli założyć konto. No ale tu trzeba by wpisać hasło i możecie zobaczyć, czy tam macie swoją domenę. Więc ja to teraz zrobię. Domeny i SmartTube jest. Jest domena już u mnie, jest jeszcze rejestrowana, ale tym się teraz nie przejmujemy. Możemy przejść do innej części, którą musimy zrobić. O, nawet o, już jest status rejestracji, się zmienił, jest aktywny. I teraz co musimy zrobić, to przechodzimy na stronę cloudflare.com i musimy się zalogować tutaj. Więc jak nie macie swojego konta, no to musicie stworzyć konto i się zalogować. Ja już swoje konto mam, więc pozostaje mi się zalogować.
Przechodzimy teraz już do mojego konta i na pierwszej części website dodajemy add a site, czyli dodaj stronę. Wpisujemy naszą domenę, którą właśnie zakupiliśmy. U mnie jest to smarttube.pl. Bierzemy continue. Tu możemy wybrać nasz plan, ale jak widzicie, wszystko jest płatne, z tym, że możemy wybrać jeszcze możliwość darmową, czyli opcja free, 0 dolarów i to wybieramy. Przechodzimy dalej, continue. Teraz musimy chwilę poczekać, ale jedną z ważniejszych rzeczy, jaką Cloudflare nam daje, jest to, że nasza strona będzie miała certyfikaty SSL. Chodzi mi o to, że normalnie ta strona, którą mieliśmy, byśmy wchodzili na nią jako HTTP, a teraz dzięki Cloudflare jest to HTTPS. I dzięki temu na przykład w Home Assistant możemy dodać SmartThings, czyli urządzenia, które są od Samsunga, albo na przykład połączyć się z Google i mieć możliwość sterowania urządzeniami, które mamy wszystkimi i urządzeniami, skryptami i automatyzacjami, które mamy w Home Assistant przez asystenta Google. I jest to jedna właśnie z lepszych rzeczy, jakie daje nam zdalny dostęp. No, będzie to, co potrzebujemy. To teraz musimy wejść po lewej stronie w DNS i tutaj są dwie rzeczy, które będziemy musieli dodać do ustawień naszej nowej domeny i możemy teraz przejść z powrotem do panelu administracyjnego w home.pl i teraz to jest dosyć ważny krok, ponieważ ja tutaj zrobiłem błąd. Wciśniemy na naszą domenę i tutaj, jak widzicie, serwery DNS są z home.pl i je musimy zmienić na te, które były w Cloudflare i robimy działania. Ustaw zewnętrzne serwery, ten nas nie interesuje, będziemy chcieli mieć dwa i co robimy? Kopiujemy pierwszy serwer, następnie drugi, klikamy OK i serwery zostały przełączone, z tym, że ta operacja może trochę potrwać i zanim Cloudflare zobaczy, że wszystko jest ustawione, to może trochę to zająć, ale póki co to mamy to przestawione i teraz możemy wrócić jeszcze na chwilę do Cloudflare. Mając to zrobione, jeszcze wejdę na chwilę do Cloudflare i tutaj możemy przejść do Overview i jak widzicie jest informacja smartu.pl is not active on Cloudflare yet. I chodzi właśnie o zaktualizowanie name servers, które właśnie zrobiliśmy i dopiero wtedy po zmianie tego, jak Cloudflare zobaczy, że już jest ta zmiana zrobiona, to wtedy Cloudflare zacznie działać na naszej domenie i będziemy mogli przejść do dalszych kroków. Najczęściej jak powinniście dostać maila, gdy wasza domena zostanie uaktywniona na Cloudflare, więc cierpliwie musicie czekać, aż to się wydarzy. Może to trwać nawet do 24 godzin. Przechodząc niżej, możecie znaleźć jeszcze taką informację, że Cloudflare will periodically check for name server updates, czyli od czasu do czasu Cloudflare sprawdza naszą domenę, czy już nasze serwery, które ustawiliśmy, są tam, więc no, trzeba po prostu czekać. Ale jak jesteście niecierpliwi, to możecie kliknąć ten przycisk. Czasami to działa, czasami nie, ale można zawsze spróbować. No to tutaj ja to kliknąłem. I teraz możemy przejść, czy dostaliśmy jakieś informacje na maila odnośnie naszej domeny w Cloudflare. No i na mailu jeszcze nic nie znalazłem, żadnej informacji, więc po prostu teraz poczekam aż a, i teraz poczekam po prostu aż Cloudflare zacznie być aktywny na mojej domenie. No i udało się. Trwało to około 5 czy 10 minut i dostałem maila, że moja domena w Cloudflare jest już aktywna. Jak widzicie, great news, Cloudflare is now protecting your site. Czyli wszystko nam zadziałało i teraz co musimy zrobić, to przechodzimy do Home Assistant i musimy zainstalować nowy dodatek. Dodatki, wchodzimy w ustawienia, add-ons, dodatki i tutaj add-on store. Jeśli chodzi o sklep, który jest standardowo, to Cloudflare nie jest dostępny. I co musimy zrobić, to klikamy trzy kropeczki, repozytoria i będziemy musieli dodać nowe repozytorium. Ja tutaj mam przygotowany link do
tego repozytorium. Będzie on w opisie filmu i jest to ten link i go kopiujemy, wklejamy, dodajemy repozytorium, chwilę czekamy. Po dodaniu repozytorium od razu one tutaj się nie pojawia, dlatego musimy na przykład przejść, nie wiem, do Developers Tools i z powrotem do ustawień, dodatki, sklep z dodatkami i już powinno pojawić się Cloudflare. I tak, Cloudflare już mamy. W takim razie wciskamy Cloudflare i tutaj klikamy zainstaluj. Trochę musimy poczekać. Mamy już zainstalowane. Jak mamy już zainstalowane, to wchodzimy w Configuration. Tutaj wpisujemy adres naszej strony bez HTTP, czyli smarttube.pl, a wy waszą, to zapisujemy. Teraz przechodzimy przejść do file editora, czyli do edytora plików i tutaj musimy dodać kilka linijek kodu. Jest to kod ten, wrzucę go do opisu filmu. Banujemy osoby, które będą próbowały zalogować się do nas. Jak wpiszą 10 razy złe hasło, zostaną zbanowane. I ta reszta jest potrzebna do Cloudflare. Tak to zapisujemy. Będzie trzeba wtedy zrestartować Home Assistant. Po restarcie wchodzimy znowu do Settings, do ustawień, dodatki, Cloudflare i klikamy Start. Cloudflare powinno się już odpalić i możemy wejść do loga. Jak wejdziemy do loga, to jesteśmy proszeni o wejście w link i potwierdzenie połączenia naszego Home Assistant z domeną i użyciem Cloudflare jako tunelu do naszego Home Assistant. Tak, kopiuję, nowa zakładka i wchodzę w link. Wybieram domenę, być może, żeby byliście proszeni o logowanie się do serwisu. Ja już jestem zalogowany, więc tylko muszę wybrać domenę i autoryzację. Wszystko przebiegło poprawnie. Teraz możemy przejść z powrotem do Home Assistant. Widać, że Cloudflare dalej został odpalony. W międzyczasie miałem problem z włączeniem mojego Cloudflare. Wynikało to z tego, że drugi raz tworzyłem podłączenie do tego Home Assistant. I tutaj jest ważna informacja dla Was. Gdybyście tworzycie pierwszy raz połączenie przez Cloudflare, to dostajecie automatycznie przypisaną nazwę Home Assistant. Jeżeli będziecie tworzyć kolejne połączenie, to w Cloudflare ta nazwa, ten tunel o tej nazwie już tam istnieje. Więc jeżeli już mieliście jakieś podłączenie, no to jedna opcja to jest skasowanie tunelu, który już macie o nazwie Home Assistant, żeby został on stworzony od nowa, lub w konfiguracji przejść do opcji tutaj Show Unused Optional Configuration Options i wpisanie nazwy tunelu, którą sobie po prostu wymyślicie. Jak to już macie, to klikacie Save i odpalacie wtedy Cloudflare i powinno wszystko pójść dobrze, jak w moim przypadku. Normalnie, gdybyście robili to pierwszy raz i powinno wtedy przejść bez tego problemu, który ja miałem, czyli po przejściu w plik, połączeniu ze sobą Cloudflare i Home Assistant, powinno to przejść dalej i powinniście widzieć to, jak tutaj, że stworzono nowy tunel i wszystko działa. Jak to już mamy zrobione, widzimy, że jest zielono, nie czerwono, to możemy przejść do Overview i teraz możemy przejść do naszej domeny i zobaczyć, czy połączymy się z Home Assistant smarttube.pl i jesteśmy podłączeni i mamy dostęp do naszego Home Assistant. Musimy jedyne co to zalogować naszym loginem i hasłem i tak oto w prosty, tani i bezpieczny sposób mamy dostęp do Home Assistant z każdego miejsca na świecie, mając dostęp do internetu. Dodatkowo, jeśli korzystacie z Home Assistanta na komórce, to pamiętajcie, że możecie dodać wasz adres URL, czyli tak jak ja na przykład bym musiał dodać smarttube.pl jako adres zewnętrzny Home Assistant i jeżeli będziecie poza siecią Wi-Fi, Home Assistant automatycznie połączy się z waszą domeną i będziecie w waszym Home Assistancie na komórce. Czyli jak wchodzicie w ustawienia
na Home Assistancie na komórce, przechodzicie do aplikacja towarzysząca, wybieracie swój serwer i tam możecie dodać adres URL Home Assistanta. I wystarczy, że tam wpiszecie swoją domenę jako adres HTTPS i potem dwukropek, ukośnik, ukośnik, wasz adres, wasza domena i to wszystko. I możecie się cieszyć zarówno na komputerze przez przeglądarkę, na zdalny dostęp do Home Assistanta, jak i przez aplikację na komórkę. W tym odcinku z serii Od Zera do Automatycznego Domu to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem Wam i już przekonaliście się, że dostęp zdalny do Home Assistant nie jest taki trudny i drogi. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeszcze raz zachęcam Was do skorzystania z mojego linku do home.pl, aby wykupić sobie domenę. Jak mówiłem, jest to link afiliacyjny i parę groszy może wpaść do mnie dzięki temu. Rozważcie subskrypcję. Do następnego razu. Cześć!